Badanie rzęsiska jest bardzo ważne, szczególnie teraz w okresie lęgowym, ponieważ później niestety występowanie rzęsiska u starych gołębi bardzo mocno wpływa na kondycję zdrowotną młodych gołębi. Śmiertelność takich zakażonych młodych może sięgać nawet powyżej 50%. Rzęsistek, który występuje u gołębi, bardzo mocno wpływa na kondycję ogólną tych zwierząt, co bardzo ważne jest później w okresie lotowym, ponieważ kondycja takich ptaków jest dużo gorsza i niestety bardzo często kończy się tym, że hodowcy muszą rezygnować z lotów, bo później leczenie rzęsiska to jest przynajmniej 7 do 9 dni podawania leków i w związku z tym często później te gołębie już nie dochodzą do pełni formy. Tu macie to, co tu się rusza, to może tam takie, to wszystkie to są rzęsiski. Bardzo jest ważne to, że leczymy rzęsiska w przypadkach, kiedy w czasie badania widzimy, że tych rzęsisków jest bardzo dużo albo średnia ilość. Jeżeli jest to mała ilość, to bardzo często gołębie sobie radzą z małą ilością rzęsisków i nie zawsze musimy od razu wchodzić z chemią. Wtedy możemy próbować też podawać leki do zapobiegania i bardzo często one też będą hamować rozwój tego rzęsiska i nie musimy wtedy od razu podawać leków. Jest dobrze. Czysto. A było średnio, nie? No. Ale jeszcze nawet pojedynczej nie ma. Bo to widzisz, jak to? Nawet pojedynczej, jakie działanie?